konto Maja, tego przykopię. I mamy first rula. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Progress League. Dzisiaj zagramy sobie Ranked 2. Jak widzicie, trochę się zmieniło od ostatniego Progress League'a i awansowaliśmy w sumie na każdym trybie do SSL-a, więc właściwie nawet w 110% zrealizowałem swój cel na ten sezon. Dzisiaj mam nadzieję, że przynajmniej jeden meczek uda się wygrać, no bo na nagrywkach bywa różnie. No i przede wszystkim chcę dzisiaj wam pokazać, że niby najwyższa ranga w grze, ale oczywiście tutaj dalej się zdarza bardzo dużo błędów, dalej to nie jest jakiś nie wiadomo jaki poziom. Oczywiście ludzie tutaj już grają bardzo fajnie, natomiast nie jest to nic takiego niesamowitego. Jak zresztą zaraz zobaczycie, tutaj akurat zostaliśmy zniszczeni. Postaram się trochę bardziej tryhardować, pewnie będą też chwile co będę mniej komentował, żeby jak najwięcej wskazówek dać. Widziałem, że nie leci. Dobra, on to powinien wybić. Sobie stanę w bramce. Okej, blokowałem poprzeczkę, ale miałem bardzo mało boosta, więc i tak byłem w niewygodnej sytuacji. Stawię się na dobitkę. Nie powinienem po to wlatywać, bo słabe strasznie podanie było, ale powiedzmy, że nie jest źle. No już Zamberg. Oj. Jeszcze to podbił. Liczyłem, że tego nie będzie tykał, to bym sobie do narożnika zagrał. Wywalmy tak piłkę, żeby nas nie skontrował od razu. Przeskoczymy, to przybijemy nad nim. I strzelamy. Nie strzelamy na 1-0. Byłem przekonany, że to wpadnie, ale jak widać nie do końca. Okej. To teraz strzelamy. Bardzo ładne podanie teammate'a. Trochę się tutaj... No nie wiem, strasznie dziwnie się podziało. Zdziwiony jestem, że tam nie padła wcześniej bramka. Może ten wybuch też minimalnie podbił piłkę, ale najprawdopodobniej po prostu... No dobra, inaczej. Ja nie trafiłem. Jak widzicie, tutaj dalej się zdarza dużo błędów. Nie jest to ten sam poziom, co jak widzicie na jakichś turniejach profesjonalnych, czy nawet nie turniejach, tylko po prostu w gameplayu na najwyższym poziomie. Tam top 1, top 2, top 100. To jest bardzo duża przepaść. Ale tutaj ładna próba, ładny reset. Też ładna interwencja ze strony naszego teammate'a. Ja sobie polecę na 50. Zbiorę szybko boosta. Chciałem go zniszczyć. Fajnie by było, jakby się udało, ale tak też nie jest źle. Dobra. A i na tym. Na kanale EDEK Plus macie relacje w sumie z wbicia SSL na każdej randze z osobna. Zapisywałem zawsze klipka z głosem jeszcze ostatnie sekundy. Lecimy pierwsi. O! Nie spodziewałem się, że nie trafią, przez co tak trochę dziwnie się podziało. Mogą to zboostować i jeszcze dobić. A miałem mało boosta, to już nie zużywałem. Tutaj trzymamy presję, oni są przy piłce, to ja się cofnę, pozbieram buściki. On mnie zniszczył, ale nasz się cofnie na czas. Okej. I ładnie strzelił. Powinienem to obronić. A, trochę się zamyśliłem, dobra, mniejsza. Co tu się stało? Okej. Pojadę po prawo. Jak stracę. Może nam poda, może nie. Okej, podał bardzo fajnie. Będzie bump. Aj, liczyłem, że go prychnie. Nie udało się, ja wykopię piłkę, żeby od razu nie strzelili. Sobie tutaj poczekam, może on to dobije, fajnie by było. Okej. Okej, wylew ze strony przeciwnika, ja dorzucam i nasz niestety się zachował. No w sumie rozsądnie, że nie wjeżdżał na pałę. Bo nie przegrywamy, nie musimy ze strzelką cenę strzelić, ale... W tej sytuacji by się opłaciło, bo by była bramka. Może zniszczę? Nie zniszczyłem, natomiast on sobie to wywalił. Okej. Bez problemu. Kontroluję. O, wywalę piłę, bo nie skontrolowałbym jej fajnie. Na szybko bym nie mógł strzelężować. Tu się nic nie powinno stać. Dobra. Nie trafiłem w boosta, także słabo. Ale ten bardzo ładnie leci. Ja już lecę, ustawiam się na dobitkę potencjalną. I znowu w poprzeczkę. Nie wierzę, na odcinku nigdy nic nie może wchodzić. Strategiczny, nie fart odcinkowy. Zabiorę mu przyspieszenie. On to bardzo ładnie wybił. Fajnie gra ten Zamberg. Naprawdę fajnie gra. I znowu niefartonny bounce. Okej, on weźmie piłę. To jest Zamberg.
sobie tak powrzucam. Proszę, Zamberg. Najgorzej, znowu nie zadziałało, ale mamy dobrą presję, natomiast no nie możemy strzelić. Wykopałem go. Zamberg. Okej. Znowu tak powalczmy. Trochę oddałem piłę. Zabraliśmy boosta, to jest też bardzo ważna przewaga. No, wywalił prosto do naszego, także idealnie. Ale dzisiaj nie mam formy komentatorskiej. A przynajmniej jako tako jeszcze nie przegrywamy. Znowu brak przyspieszenia, tych to bardziej straszy niż cokolwiek robię. On to będzie miał. Oj! Dobrze, że byliśmy na czas, bo mały wylew się podział. Dało nam się to skontrować. I Zamberg? Dobra. Kopnę. Może strzeli to jeszcze. Dawaj. Ah, close. Proszę. Jeszcze dorzutka. Zbierzemy boosta. No i dobra, dogrywka. Niestety. To znaczy, niestety. Emocje przynajmniej są na odcinku. Ale mogło to się fajnie zakończyć. Mam nadzieję, że to się nie zakończy za sekundę. Musimy wyskoczyć na blok. On to ma, ja tego przykopię. I mamy first rule'a. No nie no, nie wierzę, first rule. Mam nadzieję, że nasz to strzeli zaraz. Dobra, mamy first rule'a, zatrzymamy go. Niech stracę, ale najgorzej na świecie. First rule w takiej sytuacji, kusiło mnie zerwać, ale... Niech już stracę. Dobra, najgorsza porażka na świecie. Dobra, drugie spotkanie. Teraz jak przegramy, to dużo szans jest na to, że spadniemy z SSL-a, więc fajnie by było wygrać. Ale naprawdę, to w jakich okolicznościach tamten mecz się zakończył, to jest hit. Możecie zostawić łapkę za to, że... nie złamałem rula. Mimo, że naprawdę kusiło, jak już widziałem, że leci kontra. Wiem, że to taka głupota trochę, ale... Niech już stracę, tamten też się nie cofał od samego początku. Jak widział, że lecą z akcją. Po prostu los tak chciał. I moja wina, sorry. Nie spodziewałem się, że to się tak odbije do środka. No, coś czuję, że dzisiaj może być dramatyczny odcinek. Ale... Może być na pewno ciekawy. Pojedziemy sobie do piłki. Oni jadą w ten sposób, że zagram do naszego, do tyłu. Ponieważ sobie tam podjechał fajnie. Trochę oddanie piły. Dobra, fliknę wysoko. Nie ma go? Dobra, nie ma go. Przekopię w ten sposób. No już niestety nie był pierwszy, a ten leci, więc też muszę wyskoczyć. Ten głupio do narożnika wyskoczył, co jest akurat bardzo fajne dla nas. Niszcz się. Nie zniszczył się. Jakbyśmy go zniszczyli, to by była brama, natomiast no... Nie wyszło. I z tego pada na 2 do 0. Nie najgorzej na świecie, co tu się dzieje? No nie ma co. Nie idzie nic po naszej myśli na ten moment. Zaraz to się nadrobi na chillku. Oni chcieli zrobić Hiszpana. No, zagrałem do boku. Nasz się chyba tiltuje na to, że tamci go bumpują. Dobra, wykopmy. Bump jakiś? Nie? Dobra. O, bump jest faktycznie, żartowałem, że nie ma. Sobie podjadę do środka. Okej. Typie? Rzutka? Nie, nasz tutaj jest! A ci się wylali. Proszę, dobra, 2-1. A nasz toksikuje się Senemi. Nie ma nic lepszego do roboty niż pisanie non-stop na tym kwiczacie wyzywanie się Senemi. Co za obrona, tam było blisko. No, jak widzicie, to jest na każdej randze. Niestety nie wiem, czy go sobie wyciszać. A, może nie będę go wyciszał. Nie ma co. No, taki głuptas z niego straszny. Proszę, typie, chodź. Jakby nas tak idealnie bumpnął, żebym to kopnął, to by było niesamowite. Dobra, rozwalili się wzajemnie. Nie mam przyspieszenia. No, ale to jakoś obronię. Zbiorę boosta. I wyszła najgorsza wrzutka na świecie. Nie wierzę, jak to się tak spinczowało. Nie wierzę, jak to się tak spinczowało do środka. A ten jeszcze akurat tutaj podjechał, że nic nie pokrywał. No, trochę unluck w tym momencie. Dobra, ale to pojedziemy. Obawiam się, że oni mogą robić Hiszpana.
A nasz może się zdziwić, ale nie robią, więc jest idealnie. Dobra, podajmy do niego. Mogę bardziej do prawej. Tutaj taktyczny demo. To jeszcze trafi. Znowu to trafi. Proszę. I nie ma go. Najgorzej, dobra. Cofnę się na długi słupek. Nie wiem, co on tam robi. Podlatuję jeszcze, w boosta nie trafiłem. Okej, ten przeleciał na bok. Może jakiś kontratak. Tym razem. Ej, four fight. Jeszcze pojechał sobie po boosta. No, także widzicie, jak tutaj wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy. Ale nadrabiamy. Dobra, lecimy. Jeszcze wszystko jest do nadrobienia, byleby on się ruszał, naprawdę. Byleby dalej grał, nie poddawał się, to jeszcze ten mecz wygramy na spokojnie. Fajnie by było wygrać, tak powiem. No bo tutaj naprawdę do tej pory wygląda to niezbyt ciekawie. Okej. Jeszcze tamten meczek, nie no, będę to wspominał, że po first rule'u skontrowani zostaliśmy. Dobra. Bumpniesz go, cokolwiek, nie? Dobra. Dawaj, typie. Alvarillo! Oddanie piłki, o tak. Tego brakowało. Oni lecą głupio. Fajnie by było to skontrować za chwilę. Nowy kontratak. Jeszcze jeden. Nie da rady. Jeszcze znowu jest zniszczony. Nie wiem, nasz bardzo lubi ginąć. Przebij ich. Jeszcze idealnie w okienko. Jedno przebicie, typie. Ale dobra, walczymy dalej. Odholowany. A tamten nie trafił w boosta na midzie. I ten złamał first rule'a. Dobra, niesamowicie się dzisiaj dużo rzeczy dzieje. Strzelężujmy. Zbiorę przyspieszenie, może jeszcze coś z tego wyjdzie. Ten powinien gdzieś tutaj wywalać. Dobra. Lewo. Nie rusza się. Dobra, to dorobimy sami. Po co nam on? Po co nam on? Nie wierzę, a ten zamiast atakować, wolał im napisać, jakim cudem nie dostał bumpa. Zamiast atakować, wolał im napisać... dobra. Nie życzę wam takich teammate'ów. I cyk, strategiczne dostanie demo, naprawdę, ale mnie tiltuje ten ziomek. Przez cały mecz, jedyne co robił, to używał quick chatu, żeby im napisać na przykład, że nie dało się im go zbumpować. No i to tyle, to było jego najwyższe osiągnięcie. Sobie wrzućmy piłę. I się poddawanie przy wyniku 3-1. No ale dobra, to na pocieszenie możecie przynajmniej zostawić jakiegoś lajkacza. Tak jak powiedziałem na samym początku, wyobrażenia na temat tej rangi są różne, natomiast w grze to wygląda zupełnie inaczej. Zarówno teammate, jak i przeciwnicy tutaj robią bardzo dużo błędów. No i co? Myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Elo, elo.